Cześć, tutaj Karol Werner z Kołem się toczy. Dzisiejszy film miał być filmem z Patagonii, jednak jakoś tak się stało, że sam mi się zmontował film z Nepalu. Jak to możliwe, że się sam zmontował, to ci odpowiem po filmie. Tymczasem odpal sobie 4K, wrzuć pełen ekran i zapraszam do oglądania Dzień Dobry Nepal. Filmu, którym chciałem podsumować troszeczkę tę nepalską serię, a także pokazać, jak żyje się w Nepalu. Skontrastować po prostu ze sobą życie w nepalskiej aglomeracji Katmandu, a także nepalskiej wsi. Miłego oglądania. Dzięki za uwagę, daj znać, czy się podobało, a za każdą łapkę w górę, z góry dziękuję. W górę, z góry, dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o to, że film sam się zmontował, to mam nadzieję, że nie pomyślałeś o tym, że ktoś go zmontował za mnie. Po prostu chodziło mi o to, że zmontowałem go równolegle z kursem online. W sensie tworzę kurs online o filmowaniu i montażu, jak być może już wiesz. W kursie tym właśnie będę pokazywał, jak zrobić między innymi taki film. Dokładnie ten film, dlatego go montowałem równolegle. Najpierw robiąc dzień dobry, później tłumacząc, jak to zrobić, pokazując cały mój workflow, cały proces kreatywny, proces selekcji kadrów, montażu przede wszystkim, robienia wszystkich przejść, wszystko krok po kroku tak, żeby mógł to ktoś zrobić sobie dokładnie samemu. W ogóle pomyślałem, że mógłbym wrzucić też swoje pliki projektowe, ten oto projekt wraz z ujęciami, żeby kursanci mogli sobie sami zobaczyć, jak to zostało zrobione. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie w ogóle. A swoją drogą, jeśli interesuje Was być może filmowanie, montaż, to na dole w opisie jest link, gdzie możecie zapisać się na listę powiadomień. Po prostu podajcie swojego maila, a jak przyjdzie pora, ja skończę ten kurs, mam nadzieję szybciej niż później, to Was o tym powiadomię. Dostaniecie po prostu info o przedsprzedaży, tak zwane early birds, chyba tak się mówi. Nie wiem w sumie. W ogóle przy okazji chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, mianowicie temat niechronologicznego wrzucania filmów na kanał. Może nie chronologicznego, bo one są chronologicznie, ale wrzucania ich przeplatając kolejne wyjazdy ze sobą. Mam taką rozkminę ogólnie na temat vlogów kanałów podróżniczych, że można je podzielić na takie, które jak robią serię, to jadą po kolei odcinkami. I zazwyczaj oni wyjeżdżają na bardzo długo i takie, które wyjeżdżają na krótko i mają krótsze serie, ale wyjazdy z części w różne miejsca i wrzucają raz film na przykład z Nepalu, Słowacji, potem był znowu z Nepalu, potem był z Szwecji, z Nepalu, z Gardy i tak w ogóle
Zastanawiam się, co ty myślicie. Nawet zapytałem o to w tej zakładce społeczność na YouTubie, tej, do której nikt nie wchodzi. Jednak parę osób weszło, kilkaset osób zagłosowało, że w większości, w 60% wolicie chronologicznie. Nie wiem, czy się nie rozjechaliśmy w zrozumieniu słowa chronologicznie. Jeśli chodzi o to, że nie wrzucam najpierw ostatniego odcinka, potem pierwszego, no to spoko. Natomiast jeśli chodziło wam o to, że wolicie, jeśli na przykład wrzuciłbym 6-7 odcinków z Nepalu, a dopiero później co innego, no to niestety to może być trudne do zrealizowania. Niestety taką mam specyfikę wyjazdów, że po powrocie z Nepalu miałem miesiąc na zrobienie materiałów i w tym czasie zrobiłem bodajże 3 filmy. No ale później przyszedł wyjazd na Słowację, wróciłem, potem za jakieś 2-3 tygodnie znowu wyjazd do Włoch, czy tam do Szwecji i do Włoch. No i szczerze mówiąc, ja mam te materiały z Nepalu do zrobienia, jednak po powrocie z takiej Słowacji to ja jestem w takim gazie tego wyjazdu i chętnie sprawdzam, co tam się nagrało i od razu podejmuję się montażu. Wydaje mi się, że to wychodzi na plus takiemu montażowi, że jest taki bardziej spontanicznie na szybko i też szybciej się pojawi film, a potem jak już skończę ten film z tej Słowacji, czy potem z tej Szwecji, to znowu siadam do filmu z Nepalu. I tak samo też było z tym filmem, już pomijając fakt tego kursu, że sobie specjalnie zostawiłem troszeczkę montaż tego filmu pod kurs, żeby to zrobić później, to jednak takie dłuższe wyjazdy niestety muszę dzielić. Mam nadzieję, że wam to bardzo, bardzo nie przeszkadza. Ja się staram robić chronologicznie, nigdy nie wybieram ostatniego dnia pierwszego, zawsze staram się informować, co było w poprzednim odcinku z danego wyjazdu. Jednak no, przez specyfikę naszych wyjazdów na razie nie robimy dłuższych, wielomiesięcznych wyjazdów, no bo życie. Musimy robić krótsze, częściej, przez co przeplatać. Mam nadzieję, że mimo wszystko bardzo wam to jakoś nie przeszkadza. Jak coś obiecuję, że następny odcinek będzie z Patagonii. Ale to zmontuję go już po wyjeździe z Czarnogóry, który jest jutro. Jedziemy na 4-5 dni w poszukiwaniu śniegu i atrakcji narciarskich. Tymczasem zapraszam do Stories. Tam będzie oczywiście taka relacja z Czarnogóry, jak z każdego zresztą innego wyjazdu na bieżąco. No i jeśli interesuje goś filmowanie, montaż, to link do kursu jest na dole. Tymczasem miłego i trzymajcie się. Cześć!